Od tego momentu, bo drodzy Państwo, możecie głosować już na 3 pozostałe dziewczyny. Numer 1 to Klaudia, numer 3 to Marcela, numer 2 to Zuza. Wszystkie SMS-y wysyłamy pod numer 7222. A my już jesteśmy na backstage'u, a tu za sekundę rozpocznie się pokaz, który przygotowała choreografię do niego Katarzyna Sokołowska, siedząca w jury. Ezotik, bielizna, będzie się działo. Dziewczyny, powodzenia. Że prawdziwe modelki nigdy nie boją się reklam. Nasze finalistki na pewno się nie boją. Jeżeli jesteśmy tacy pewni, to po prostu pokażmy materiał, jak to wyglądało podczas kręcenia reklamy Samsunga.
W reklamie biorą udział wszystkie cztery finalistki. Dziewczyny muszą być naturalne, radosne, spontaniczne i jednocześnie piękne. Znaczy łapimy kontakt wzrokowy, tak, i jeszcze odchylamy, tak, jakoś. Tak. I akcja. Na początku obawiałam się, że będę się śmiała, że będę zdekoncentrowana. Jednak bardzo podoba mi się praca na planie reklamy. Kamera. Uwaga i akcja. Uśmiech i go. Cały czas na odwrocie robisz tak, że drobisz nóżkami. A chodzi o to, żeby to był naturalny ruch. I przez ramię, hop, fajnie. No oczywiście, że szkoda, że to już jest koniec programu, ale no takie jest życie, no trudno. No to będzie jasna. Tak z ręką na sercu to się za pierwszy raz na skuterze. Ale się boję. Na ogół mam zaufanie do Marceli, ale nie wiem, czy akurat w tym przypadku. Nie, no ufam jej. Myślę, że będzie dobrze. Aktualnie jadę 60 km na godzinę. Na samym początku pamiętam, że on tak nie śmiał przed kamerą, a dzisiaj latałam z frisbee, goniłam prawie psa. I akcja! Jest okej, okay, wszystko jeszcze dobrze. Czuję się przed kamerą naprawdę lepiej. Jest taki mini stresik, bo to zawsze no kamera i tak dalej, ale naprawdę czuję się coraz lepiej niż było. To jest po prostu piasek mokry. To nie moja wina. Tak, bez Renaty, trzy dziewczyny na ten, zapraszam. Zaczynaliśmy sesję na plaży i kończymy na plaży, tylko mamy inną pogodę i to jest, aż się prawie wzruszyłam. Ale jasne. Czekaj, Zuza, proszeńkę do góry. Dobra. Zuza, nie gniotacie moimi kościami? Hop, rozglądacie się, już? Akcja, hop! I 3, 2, 1, hopla! I 3, 2, 1, hopla! Z nami debiut w reklamie. Widzę, że bawiłyście się dobrze. To co? Zobaczymy reklamę. Now I finally woke up to the beauty of the world through a love song. Through a love song that I heard from the rivers and the birds. Samsung Galaxy Camera z aplikacjami Android i łącznością 3G. Fotografuj dziś aparatami jutra. Dawid, jak ci się podobały nasze piękne dziewczyny w reklamie? Słuchaj, Asiu, patrzę na tę reklamę, jestem pełen podziwu, bo one rozkwitają, wyglądają pięknie, zrobiły profesjonalny produkt. Wreszcie, gratulacje dziewczyny. Kasiu, czy sądzisz, że przyczyniliśmy się do tej metamorfozy u dziewczyn? Ja mam taką nadzieję i uwielbiam taką pozytywną energię w tej reklamie. Dziewczyny, brawo za taki przynajmniej widoczny na ekranie brak rywalizacji. Super. Marcin? Wow. Dziewczyny, naprawdę, jesteście super profesjonalne i macie jaja. To właśnie wyszło na pierwszym razie. Gratuluję. Aniu, moja droga, ty wystąpiłaś w niejednej reklamie i sama wiesz, czy to łatwe, czy niełatwe. Zazwyczaj bywa trudne. Jak one sobie poradziły? Tak, masz rację, Michał. Reklamy telewizyjne nie są łatwe, ale poradziły się sobie super, były się radosne. Miałam wrażenie, że się naprawdę świetnie bawiliście i było świetnie. Wszystkie były się piękne, młode, romantyczne, naprawdę rewelacyjnie. Saif, what did you think of our ladies? I think they look really beautiful and that they do look like models ready to
to go and start, and I'm very impressed about the result of the shoots and the TV commercial as well. Great. Well done. W wielkim skrócie, są piękne i naprawdę się nadają, są gotowe do tego, żeby pójść w świat. Moi drodzy państwo, wy już znacie opinię jurorów, ale to wy podejmujecie decyzję. Jeżeli ma wygrać i przejść dalej, Klaudia, wysyłamy SMS-a o treści 1 pod numer 7222. Jeżeli ma być to Zuza, ślemy też dużo SMS-ów na numer 2 pod numer telefonu 7222. A jeżeli to ma być Marcela, wysyłamy największą ilość SMS-ów, jaką umiecie, pod numer 3 na numer 7222. Zostało jeszcze 6 minut, moi drodzy państwo, na głosowanie. A teraz czas na przerwę, a potem czeka nas wielkie emocje. Dowiemy się, która z dziewczyn jako druga odpadnie z finału. Głosujemy. Trwa finał Tough Mudder. O wygraną walczy już tylko 3 dziewczyny. Jedna z nich będzie musiała się z nami pożegnać. Wiemy już, która. A, naprawdę, chciałabym, żeby wszystkie zostały, ale niestety nie jest taki program. Zacznę o tej dobrej wiadomości. Dzięki głosu widzów zostaje z nami... Zuza. Gratuluję. Jak to lepiej. Obie piękne, obie utalentowane, ale jedna musi odpaść. Dalej przechodzi. Marcela. Congratulations. Oj, piękna. To co, kochana? Jesteś jak wygrana. W finale, Tough Mudder. Masz ogromny sukces przed tobą. Oczywiście, wcale się nie czuję przegrana. To co, zobaczymy filmik całego twojego przygodach sezonu, tak? Okej, okay, tak, zobaczymy. To, że przyszłam do tego programu, było najlepszą decyzją, jaką podjęłam w życiu. Gratuluję, przechodzisz dalej. Ten program na pewno wyzwolił we mnie bardziej otwartość na ludzi, większą odwagę. Każda sesja w tym programie była super, była fajna, było coś nowego. Świetnie! Ten program pokazał mi, że warto walczyć o swoje marzenia i ciągle iść naprzód, nie patrzeć wstecz. Wszyscy! Dużo zrobiłaś tutaj w naszym programie, powinnaś być dumna ze siebie. A najważniejsze, że nikt tego od ciebie nie może odebrać. Dokładnie. Trzymaj się, kochanie. Dużo, dużo szczęścia, okej? Okay? Zrobiło się już naprawdę gorąco, a będzie jeszcze cieplej, kiedy za chwilę zobaczymy, jak Marcela i Zuza będą radzić sobie z kolejnym zadaniem. Sesja fotograficzna, która odbędzie się na naszych oczach. Na naszych oczach fotograf Krajusz Pysz zrobi tylko 10 zdjęć, na które będzie miał tylko 1 minutę. Zdjęcia zostaną ocenione bez retouching. Już za chwilę w naszym studiu zamontują specjalne scenografia tutaj przede mną. Michał, jak tam rodzina finalistek? No moja kochana, tak się złożyło, że siedzę pomiędzy rodziną Zuzy i Marceli. Wielkie brawa, bo to są najbliżsi, wspierający. No i zacznę tak, jak było po kolei. Koło mnie siostra Tamara, siostra bliźniaczka. Tamara, Zuza była pierwszą osobą, a ty pierwszym fotografem, który wykonywała jej zdjęcia. Jak patrzysz teraz na to, co twoja siostra tutaj wyprawia, rozwija się?
rozwija się, tak się rozwija, że naprawdę do tej pory nie mogę uwierzyć. To jest straszne, ale bardzo się cieszę. Czy jest jakaś informacja, którą byś teraz jej chciała przekazać? Tylko tyle, że ją bardzo kocham. Ale kocham i wygraj? Nieważne, czy wygra, czy przegra, no dla mnie już wygrała i zawsze ją kocham i zawsze będę ją kochać. Pytanie do mamy. Mamo kochana, byśmy się już poznali jak ze wszystkimi mamami. Ja mam przyjemność. Czego się najbardziej mama obawiała, a czym córka najbardziej zachwyciła w programie? Czym zachwyciła? Chyba samo zaparciem, tym, że dążyła do spełnienia swoich marzeń kosztem wszystkiego w zasadzie, tak? Ograniczanie rzeczy, które doprowadziły do tego, że wygląda jak wygląda, tak? A uwielbia jeść moje dziecko. Także no jest cudowna, naprawdę. Jestem w dużym szoku, ciężko mi się mówi. Nie ukrywam, że bardzo się wzruszyłam, jeżeli jest w dwójce finałowej. Super. Wielki brawa. Ze mną jest również tata, mama i młodsza siostra Marceli. Pytanie do taty, no muszę o to zapytać, cała Polska jest zainteresowana tym. Czy to prawda, że od momentu, kiedy Marcela bierze udział w programie, obroty w firmie wzrosły? Nie zauważyłem tego, a nie? Dobrze byłoby. A podobno z całej Polski ludzie się umawiają? To znaczy, po programie wracamy do domku, wszyscy rodzinnie i Marcelka wraca do pracy. Czyli wraca? Tak, oczywiście. A nie do Paryża, nie do Londynu? Okaże się. No dobrze. Pytanie do siostry, moja kochana. Mogłabyś być modelką spokojnie, wysoka jesteś, piękna jesteś. Chciałabyś w przyszłości zostać modelką? Nie. Dlaczego? Nie lubię zdjęć. Rozumiem. Masz rację, ale jeszcze do tego możesz dojrzeć, jak twoja siostra. Przechodzimy do Joasi, ponieważ widzę, że scenografia gotowa. Włosy gotowe, make-up gotowy, fotograf gotowy. To co? Zaczynamy? Zuza, please. Fotograf? Gotowy. Dobry wieczór Państwu. Okay. Pani fryzjerka do włosów, spójrz, przepraszam. Okay. Dobrze, poprawmy troszkę. Świetnie. Prawa noga odrobinkę na lewo. Świetnie, grzyw brodę do mnie. Dobra, super. Gotowa? Dobrze. Czas, super. Start. Robimy. Grzej broda. Tak, świetnie. Świetnie. Szerzej oczy troszkę. Piękna, tak. Cudownie. Super, Zuza. Odrobinkę przesuń się w twoje lewo. Minimalnie, tak, świetnie. Grzej broda, grzej broda, proszę. Świetnie, tak. Super z tą ręką, bardzo ładnie. Oczy, duże oczy, poczekaj, tak, zostań. Świetnie. Tak, wyżej broda. O, zostań. Super. Piękna, wow. 30 super. Sekund. Super. Wyżej broda. Tak, odrobinę. Nie, całe 30 sekund. Lewo. Całe ciało. Zuza, super. Skupiamy się, bo to pięknie. Bardzo ważna sesja jest. Tak. Bardzo ważne zdjęcie. Tak. Zostań. Okej. Okay. 15 sekund jeszcze zostało. Wyżej broda, odrobinę wyżej broda. Pięknie. Buzia do mnie. Tak. 10. Znakomicie. 9. 8. 7. 6. Super. 5. Tak, trzymaj sobie teraz. 3. Tak. 2, 1. Cudownie. 1. Koniec. Wielki brawa, kochana. Super, Zuza. Tak jeszcze kwiatki masz wszędzie w włosach. Jak było, Zuza? Hardkorowo, szybko i hardkorowo. Marcelka, ja zabieram proszę Zuzę bardzo. Na backstage. Zostawiam cię w najlepszych rękach, czyli w rękach Joanny. Kochana, proszę. Dziękujemy. Powodzenia, Marcelka. Włosy, tak? Popraweczki, proszę. Połóż się na twoim lewej, na lewym boku. O, dobrze. Super, Marcin, tak. To co? Dobra. Gotowa? Świetnie. Włosy gotowe? Okej, okay, czas, dobra. Start. Marcelina, pobaw się włosami tutaj, przy buzi. Okej, okay, dobrze. Zostań, pięknie, coś takiego, znakomicie. Tak, duże oczy poproszę. Super, tak. Kusisz oczami, kusisz, pięknie, tak. Znakomicie. Super, super. Jeszcze. Odchyl trochę buzię do tyłu. Do tyłu. O, zostań. Cudownie, tak. Tak, trzymaj. Minimalnie wyprostuj nogi teraz. O, właśnie o to chodzi. Super. Pięknie. Trzymaj. Wyżej broda. Ręka prawa w twoje lewo, okej. Okay. 30 zostań, sekund. Zostań. Śliczna, tak. Cudownie. Cudo. Trzymaj jeszcze.
Okej. Na wprost teraz do aparatu. Super. 20. Znakomicie. Wygląda super. Tak, tak, trzymaj. Zostań teraz. Wyprostuj nogi tylko. Super, tak? Wyżej broda. Odrobinę głowę unieś. O, super. Obsyp się tymi płatkami teraz. Spróbuj się odsypać. O, zostań, zostań, zostań. Trzymaj. 5, 4, 3, 2, 1. Koniec. Cuda, dziękuję. Dzięki, Marcela. Dzięki, kochanie. No i co? Nie są świetne nasze dziewczyny? Teraz nasz fotograf wybierze dwa najlepsze zdjęcia, a Państwu zostało coraz mniej czasu na głosowanie. A my zobaczymy, co i gdzie robi Michał. Jesteś tam? Jestem, kochana, a ze mną jest gość specjalny. To laureatka konkursu Gillette Venus, Ola Muszarska. Przepraszam, kochana. Powiedz, jakim cudem tu się znalazłaś, czym się zajmujesz i co jest Twoją pasją? Wzięłam udział w konkursie Gillette Venus i wygrałam, dlatego tutaj jestem, to jest moja nagroda. Na co dzień uczę się w liceum w Gdańsku, a w przyszłości chciałabym studiować prawo, jednak sercem czuję, że modeling to coś dla mnie. Moja droga, ja mam nadzieję, że będziesz się spełniła jako modelka. Ten bon ja przytrzymam ze sobą, ponieważ dzisiaj, o ile się nie mylę, będzie twój debiut na wybiegu. Dokładnie, pierwszy raz, pierwszy pokaz. Mam nadzieję, że dam radę. A co czujesz? Jestem trochę zestresowana, ale myślę, że będzie dobrze. Kochana, nie ma się co stresować, idź się przygotowi do pokazu. Ja trzymam kciuki, a Państwu przypominam, jeżeli chcecie, żeby tytuł top modelki trafił do Zuzy, wysyłamy SMS-a o treści 2 pod numer 7222. Jeżeli uważacie, że ten tytuł należy się Marceli, wysyłamy SMS-a o treści 3 pod numer 7222. Naprawdę czasu jest coraz mniej. Wszystko w waszych rękach. Joasiu, co u ciebie? O kochanie, nic tutaj się takiego nie dzieje. Pokaz mody. Zobaczymy na nim kolekcję duetu MMC, a usłyszymy Patrycję Cassady, która zaśpiewa dla państwa Shake the World ze swojego pierwszego albumu Trip. Will somebody cut up the music higher until we hit the top? It's already moving, so don't try and stop it now, now. The world. They love.
Na żywo. Gotowe? Gotowe. W jednej minucie. Co, serce ci tak bije? Co? No, a gdzie zdjęcie? No i podoba ci się zdjęcie Zuza? Marcela? Mnie się podoba. Bardzo. Zuza, ale ty co, nic nie mówisz? No trochę tak sztywno, ale no pójdzie. Ale miałaś jedną minutę. Piękne są zdjęcia. Marcin, co myślisz? Bardzo trudno złapać w pierwszej minucie, w pierwszej klatce to świetne zdjęcie, choć słynny fotograf Helmut Newton robił często po jednej klatce i mu wychodziło. Słuchajcie, jak modelka jest dobra, to i w pierwszej klatce świetnie wyjdzie i to właśnie tutaj widać, że całkiem, całkiem nieźle. Trzymam kciuki, gratuluję. Dziękujemy. Kasiu, która lepiej? Ha, to trudne pytanie. Dziewczyny, no cóż, gratuluję, to było trudne zadanie. Tutaj tak jakoś bardziej spogląda dla mnie, na mnie Marcela. Marcela. Ania, co myślisz o zdjęciach? Faktycznie nie było to proste zadanie, ale w zawodzie modelki często jest tak, że macie tylko jedno zdjęcie, jedno ujęcie. Na castingu jest to jeden polaroid, który decyduje o waszej przyszłości właśnie w świecie mody. Sądzę, że dziewczyny obydwie. Tutaj jest właśnie kompletnie inna atmosfera, jest kupę ludzi. Nie tylko to nie jest taka prywatność między tobą a fotografem, więc to było bardzo, bardzo trudne. Sądzę, że obydwie wyszłyście bardzo dobrze jak na tą jedną minutę, więc gratuluję. Dziękuję. Dawid? Dziewczyny, no gratulacje. Myślę, że tutaj jesteśmy już tak daleko, na takim etapie, że wybieranie lepsze, gorsze. Mamy tylko takie sentymenty swoje. No obie wypadłyście świetnie, chociaż rzeczywiście Marcela hipnotyzuje mnie spojrzeniem absolutnie. Saif? Dziękuję. Yeah, I think it's great when you do it like that in a second with no intimacy and no time to really prepare yourself, but then there's not always time to do it and at the end, yeah, I think the picture of Marcella is definitely stronger. Ja muszę przyznać, że obydwie wyglądacie wyjątkowo i macie świadomość ciała. To, o czym zawsze powtarzam wszystkim dziewczynom w tym konkursie, że trzeba sobie wyobrazić, jak wyglądacie przed obiektywem. I tutaj faktycznie, moim zdaniem, jedna i druga wyszła dosyć fajnie. No w końcu uczyłyśmy was tego przez tyle miesięcy. Jesteśmy dumni, naprawdę. A Michał, a ty? Ja jestem tutaj z tyłu, dziewczyną. Jestem z tyłu, a ze mną są wszystkie dziewczyny, gadają i dyskutują. Mam nadzieję, że o tym, które dziewczyny dzisiaj wypadły najlepiej. No właśnie, za kim jesteście? Zostały już tylko dwie wasze koleżanki, a może i nie. Za kim jesteś? Ja byłam za Renią. No ale... Więc mi było strasznie przykro, jak odpadła. No ale teraz musisz wybrać.
No tak, no Zuza ma taki, ja wiem, no taką też popularność pewnie, a Marcela i wygląd, no więc to byłoby... Czyli Zuza nie ma? No ma, ale taki modelkowaty, o to chodzi, więc no wydaje mi się, że jakby połączyć Zuzę i Marcelę w jedno, to byłaby modelka idealna. No dzięki, wiesz, Aniu, a ty za kim jesteś? Ja jestem za Zuzą. Uważam, że zasłużyła na tą wygraną. Widziałam, obserwowałam ją podczas pobytu w domu modelek, że bardzo jej zależało, super na zdjęciach chodziła i naprawdę z całego serca życzę Zuzi, żeby wygrała. Nawet jeśli nie wygra, to dla nas i tak jest wygraną. Ale słuchajcie, za chwilę się okaże, bo tak naprawdę dziewczyny nie do końca wam przybliżyły, która dziewczyna zasługuje na wygraną, ale wy, moi drodzy widzowie, wiecie to najlepiej. Jeżeli ma wygrać Zuza, wysyłamy SMS-a o treści 2 pod numer 7222. Jeżeli Marcela, wysyłamy trójeczkę na 7222. Macie jeszcze 11 minut. Moi drodzy państwo, wyniki poznacie po reklamie. A czekajcie na nią i mam nadzieję, że czekacie na to, żeby też mnie w niej zobaczyć w tej kolejnej odsłonie. Miłych reklam, do zobaczenia. Proszę państwa, finał Top Model Zostań Modelką powoli, ale nieuchronnie zbliża się do końca. Przed chwilą zakończyliśmy głosowanie, więc jedno jest już pewne. Któraś z tych dwóch dziewczyn już wygrała. Pozostało jedno pytanie. Która? Tego dowiemy się już wkrótce. Ale zanim ogłosimy wynik, oddajemy jeszcze głos naszym jurorom, którzy musieli cierpieć, bo to nie ich głos dziś najważniejszy był. Teraz możecie powiedzieć szczerze, błagam, szczerze, kto jest waszym faworytem? Dawid. Ode mnie zaczynamy, tak? Tak na pierwszy ogień? No to i będzie na mnie, tak? Zawsze. Słuchajcie, no i ja kibicuję obu dziewczynom, bo obie lubię. Uważam, że zasługują na to miejsce, gdzie właśnie są. Nie wiem, no jestem chyba bliżej Marceli. Nie wiem, sam już po prostu zabijcie mnie. Kasiu, a ty jesteś bliżej kogo sercem? Ja jestem sercem i z Marcelą, i z Zuzą, naprawdę. Ale muszę też powiedzieć to głośno. Jestem sercem z Renatą, która nie stoi na scenie. Marcin. Ja myślę, że dziewczyny przez nas przeszły tyle katuszy w tym programie. Tak je wymęczyliśmy, że teraz dlatego wyglądają tak pięknie. Ale cóż mam powiedzieć, no ja się zakochałem w Marceli już w drugim odcinku. Wyznanie. No ja sądzę, że sami sobie zrobiliście problem, bo naprawdę wybraliście niesamowite dziewczyny. Aniu, moja droga. Jest to bardzo ciężki wybór, ale jednak chyba bym wybrała Zuzę, dlatego że podczas castingu naprawdę miałam z nią świetny kontakt i to jest bardzo inteligentna dziewczyna. Nie, Marcela też jest, ale nie, bardzo, tak. Ale po prostu taki jakoś nawiązałam większy kontakt z Zuzą. Saif, what do you... Who's your favorite, if you have one? My favorite was Renata as well. And I think the two of them looks really beautiful, but I would definitely go more for Marcella. Okay. Saif powiedział, że jego faworytką bezwzględnie była Renata. Ale gdyby miał ten wybór, to? Marcella. To Marcella. Nasi jurorzy bardziej są sercem przy Marceli, ale... To państwo podjęliście tę decyzję. Za sekundę dowiemy się, która z dziewczyn została top modelką w tym sezonie. Przypomnę, że na zwyciężczynię tego finału czekają nie byle jakie nagrody. Nagrodą w programie jest kontrakt z agencją modelek Next oraz kontrakt z marką Discreet. Sponsorem nagrody głównej jest dystrybutor wkładek Discreet, pomagających zapewnić do 12 godzin świeżości. Magnetyzuj pewnością siebie. Nagrodą jest także sesja okładkowa w miesięczniku Glamour. Kochane moje, to było niesamowite naprawdę was poznać. I'm so proud of you guys. Ciężko pracowaliście od początku programu, ale niestety to jest tytuł Top Model i tylko jedna może wygrać. Tak, Michałku? Moje drogie, jak najbardziej, Joasiu, masz rację, a sercem jestem najbliżej z wami. Trzymam kciuki za Marcelę, za Zuzę, za wszystkie dziewczyny, które odpadły, ale teraz to jest ten właśnie moment. Zaraz się przekonamy, która z was pokaże się na okładce magazynu Glamour. Która z was wygrała? Ejajaj. Tik tak. Czuję się, jakbyście były moimi córkami. No nie. A ty moim mężem. Nasze
dzieci. Nasze dzieci. Proud parents. Już za moment. Jedna z was na okładce. Na okładce Glamoura, która ukaże się w czerwcu. Ta, która się pojawi, jest zwyciężczynią tego sezonu. Jak myślicie państwo? Zaraz będzie bitwa. Obie wygrałeś. Tak. Na razie nie przypomina to żadnej z was. Nie poznaję. Zuza! Teraz, moi drodzy państwo, zostanie podpisany kontrakt. Zuza, musisz się skupić. Musisz podpisać kontrakt. To jest bardzo ważny moment. Ajajaj. Naprawdę. Zuza. Zuza. She's in shock right now. Za sekundę, moi drodzy państwo, podpiszemy kontrakt do końca. A co ja mogę powiedzieć? W moim imieniu, Joasi, wszystkich jurorów i wszystkich dziewczyn z całego serca dziękujemy za doping, za głosy, za to, że byliście i wspieraliście dziewczyny. Jesteście najlepsi. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy. Mua. Mua.